Przedsiębiorstwo przeładunku paliw płynnych Naftoport wykonuje przeładunki ropy naftowej i produktów naftowych w porcie gdańskim. Naftoport stanowi istotny element logistyki dostaw surowca dla polskich i niemieckich rafinerii oraz jego tranzytu, a także lądowo-morskiego przeładunku produktów naftowych. Jest jedynym w kraju morskim terminalem przeładunków ropy i największym terminalem morskich przeładunków paliw płynnych. Prawie 3/4 całego morskiego przeładunku ropy i paliw płynnych w Polsce odbywa się właśnie w Naftoporcie. Jednocześnie przeładunki Naftoportu stanowią około 15% wszystkich przeładunków w polskich portach. Rocznie przeładowuje się tam około 15 milionów ton paliw. Do Naftoportu wpływają największe zbiornikowce pływające po Bałtyku. Od roku 1992 Naftoport obsłużył 7,5 tysiąca statków, przeładowując ponad 278 milionów ton paliw płynnych. Ze względu na konieczność zapewnienia dużej przepustowości przeładunkowej, spółka zdecydowała się na instalację nowego urządzenia prądotwórczego, zapewniającego nieprzerwaną pracę przedsiębiorstwa. Klientami Naftoportu są firmy o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Firmy, dla których terminowość i niezawodność dostaw ma kluczowe znaczenie. Obserwowane w ostatnich latach rosnące zapotrzebowanie na nasze usługi wpłynęło na decyzję o inwestycjach dla zapewnienia ciągłości działania. Oferta firmy Eneria na zakup i montaż urządzenia Caterpillar osiągnęła w naszym postępowaniu przetargowym najwyższą ocenę. Cieszymy się, że w chwili obecnej Naftoport posiada do dyspozycji zespół agregatów prądotwórczych o mocy wystarczającej do zapewnienia pełnych zdolności przeładunkowych, nawet w sytuacji całkowitej utraty zasilania z sieci. Modernizacja układu zasilania awaryjnego bazy paliw Naftoport polega na dodaniu nowego agregatu prądotwórczego diesla marki Caterpillar. Agregat został umieszczony w specjalnie zaprojektowanym i wykonanym kontenerze wyposażonym w niezbędne do pracy agregatu instalacje, dzięki czemu możliwe będzie posadowienie jednostki na zewnątrz. Kontener został przystosowany do panujących na wyspie warunków atmosferycznych, a w szczególności zwiększyliśmy jego odporność na działanie wody słonej. Instalowany zespół prądotwórczy przystosowany został do pracy z zainstalowanym już na wyspie agregatem Caterpillar, który już od ponad 15 lat zapewnia bezpieczeństwo energetyczne bazy paliw Naftoport, obiektu o znaczeniu strategicznym dla Polski, w przypadku na przykład pojawienia się sztormów na Bałtyku.